Cześć, witaj się, jestem Maciek, a to jest... co? Jasne. Jaka to jest gra? Command & Conquer Red Alert 3. Tak. 3, bitch. Red Alert 3, a ze mną jest. To powiedziałem wcześniej. To jest. I ja! Ze mną jest... no to powiedziałem wcześniej i ja... Bonus BGC. Bonus BGC, pan... Tiger Bonzo... Kobra... Dobra, nie. Zaczynamy... Jest SKKF jest jeszcze. Rozgrywkę w... Kogo nie słychać, przybić. Tak, z nami jest SKKF jako obserwator. W Red Alert 3 ja z Maćkiem na średniego Tigera Bonzo i wysokiego bonusa BGC. To na odwrót. Ale wiesz, bonus BGC nas obrzyga cały. No, jaka ciota! Znowu, ty jak w tym, jak w Sniper Elite. Maciek, ja nie chcę tego tak przycinać jak Sniper Elite. Ja chcę to zrobić takie, wiesz, 40 minut odcinka. Albo 2 godziny. Może być 2 godziny. I kto będzie pierwszy? Kto będzie pierwszy? Ty równo. Prowadzę ja. A nie. Ty grałem. Kurde, ja pierdzielę. Jaki Maciek. O, i muzyczka fajna. Dobra. No ja jadę do ciebie, nie? Co? Jaka ciota ty? Ale tu nie ma żadnych tych. Złóż złota, tylko jedno jest. No weź mnie, osłaniaj, ja tu będę atakował. O Boże, grać nie umiesz. No może i tak. Ale gramy, nie? Muzyczka fajna leci. Ja też słyszę, ja później swoją, więc... No ty swoją, to będziesz słyszał u mnie. Chronizacja czołowo-ustna. Wiesz, WPR, mógłbyś się nie odzywać, bo jesteś... gościem tylko, specjalnym, który się może tylko odzywać, ale wiesz, trochę będzie przeszkadzał. Co my tu mamy? Ja biorę zwiat odpalam, a ty... nie, niech mówi, nie przeszkadzaj mu. Dobra, ja tutaj odkryję mapę. Zaraz, gdzie oni są? Gdzieś tutaj. Gram oczywiście potyczkę, bo kampanii się nie da, bo GameSpy zostało już wyłączone. Dobra, tu jest jeden. Tu jest jeden. Oni już fabrykę mają, Maciusz. A tu jest drugi, okej. I fajna muzyczka. Tak więc, Maciek, znasz już ich pozycję, jakby co. Tak, tam są. To możesz naloty robić. W ogóle robi mi się tu coś? Tak. Naloty to jest moja bajka. Dobra, nie wiem dlaczego muzyka jest tak głośna, przecież ją przyciszyłem. Może dam ją trochę ciszej. O tak. Dobra. Najwyżej nic nie będziecie słyszeć. Z gry. Bo to nie ma znaczenia. O fuck, zabraknie... O, idzie do mnie. Widzę. Pajączkiem. Zaraz do mnie będzie... Uciekł. Zabraknie mi prądu przez chwilę, bo będę fabrykę budował teraz. No ja też się boję, bo już jestem na wykończeniu. Tak, już koniec. Obu nas prąd wsiadł. Tak? No. No to jest troszeczkę w zepce jesteśmy. Wiesz, idziemy równo, nie? Jak już mamy stracić prąd, to razem. Tak. Dobra. Już mamy elektrownię. Ja jeszcze ostatnie 10 lat nauczyłem grać w to. 10 lat. Chyba tylko 3 albo 2 mecze zrobiliśmy. A jeszcze uczyłeś mnie, pamiętasz? No to... No to 4. No to 4. O, do mnie też ciśnie, czerwony do mnie ciśnie. Czyli do ciebie ciśnie fioletowy, a do mnie czerwony. A, to dobrze. A czekaj, a czerwony... Fioletowy jest jaki? Wysoki. Czerwony to średni. Masz przesrane. Mam obstawę. A nie, w sumie mam tylko jedno wejście do mnie. Moja gra przy nagrywaniu chodzi w 20 fps. Dobra, no mam jedno wejście do mnie tylko, chyba że powietrze jeszcze. O ty farciarzu! O, jedzie pierwsza jednostka. Znaczy, Boże, pełza. A, widzę. To czekaj. I ucieka, no. No bo wieżyczki widzi, jak zaraz Poszedł po kolegów. Już tak 10 razy. Dobra, tutaj wsadzam tak. Budujemy tutaj wszystko. Może trochę na następny raz zmniejszę ustawienia graficzne, żeby chodziło mi w 60 FPS-ach. Ja mam na ultra. Ja mam na średnich i mam 20. Czuję, że moja karta graficzna ma już 180 stopni. Wiesz, Maciuś, moja karta graficzna ledwo idzie na średnich. Wiesz, to jakie to gówno. Poprzedniej generacji. W ogóle. No moja też nie jest taka super do gier. Ale przynajmniej ty masz GTX, a ja mam GT. Ja też mam GT. GTX, no niemożliwe, że masz GT. GT 660. Aha, 600. Mówiłeś wcześniej, że 200 ileś. Nie. GT 660. Dobra, śmigłeś. Czy mogę ci screena wysłać? Jeszcze tak wstawisz na odcinek screena. Nie. Na pewno nie chcesz? Sam co wstawisz u siebie. Dobra, ja tutaj robię już czołgi. Nie, coś nawodnego też, żebyśmy mieli. Dobra, tu mam piechotę, tak, tak. On atakuje w ogóle? Ty ustaw przeciw... Cię czekaj, bo ten wysoki to jest Moskwin, a on lubi kirowami naparzać, więc lepiej zbuduj dużo przeciwlotniczych. O, widzę właśnie jak piechotę robisz przeciwlotniczą. Dobra, ja tu mam niedaleko siebie ten... Rafinerię... Dobra, już bombowce robię. Rafinerię mam i ten. Tym razem się broni trochę, nie tak jak ostatnio. No. Ja też, jakbyś miał problem, to wtedy wyślej. O kurczę, już sposób do mnie zajął. Ej, to weź też zbuduj jedną tą wieżyczkę i wsadź tam żołnierze ze strzelby, żeby był przeciwpiechotny też. No one są i przeciwpiechotne i... Nie, one słabe są na piechotę. Mało dla piechoty zabierają. Dobra, inżynierów już mam. Przejmijmy to. Mam nadzieję, że kamera mnie nagrywa. Jak nie, to bez kamery będzie. Najwyżej. Dobra, tego nie przejmę, ale to przejmę. Mówisz, żeby z shotgunem, tak? Co on do mnie ciśnie? Tak, tych z shotgunami. One nawet na hita piechotę biorą. Oni, nie ma na porze. O, ucieka. Zwykły poborowy versus czołg strażnik. Kto wygra? Dobra, tu piechotę wsadzę do tych, do budynków. Przy okazji Wyper... Jesteś? Aha. Przy okazji zobaczysz jak tu mechanika wygląda, obejrzysz odcinek. Dobrze. Nauczysz się grać. No, chcę po prostu wyświetlenia nabić. No, ty znam, chłopie. I niedługo ten Wyper też będzie z nami nagrywał. Znaczy będzie na odcinku, z nami grał. O, jak do mnie pocisnął w ogóle, ty, zobacz. Cwaniaczek. To kto jest tym hardem? No właśnie nie wiem, ty. Czerwony przecież jest średni. Dobra, ja tu zbuduję lotnisko. Bo muszę mieć ten... Muszę... Potrzebny jest, żeby... Jest bombardowany. A ja tam gówno zrobi, patrz jak on słaby. Już się cofnę. Dobra, o, właśnie widzę. Ja się bardziej z tej strony tutaj. Na ciebie idzie? Nie, na ciebie. A to śmigłowcami tam. Zniszczy mi tylko te satelity najwyżej. Która i tak prawie nic nie daje. No, power. Tak, trochę przeciwlotniczych jednostek, bo widzę, że śmigłowcami nieźle ciśnie na mnie. Weź byś tam mi tego odsłonił. Co odsłonił? A ich bazę? Ich bazę? Tak. Ale czerwonych czy już fioletowych? Jakikolwiek. No to obu. Bo fioletowa mu już odsłoniłem trochę bazy. O w dupę! On mi tu nalot na wieżyczkę robi. Ej, ty strzelaj w te... Nie, sam nie da rady. O sztyluju! Zrzucił mi tutaj kwas. bo zaraz cię wywalę, ogarnij tam tło. To nie u mnie. To u kogo? U mnie też nie. No u mnie na pewno. Ja to słyszę wyraźnie z komputera. Ja też właśnie. Też to słyszę. Super. Co? Na pewno u ciebie. Wywalę cię. Jak cię wywalę i nie będzie tego głosu, to... u ciebie. Mój pies stary. Mówię ci. Wszystko jest jego wina. No właśnie, ale to u ciebie jest. No bo kumpli pies sprowadził i co ja mam zrobił? Sprowadził. Dobra, Ryper. Jak każę mu pójść to co powie, nie da mi nic potem i co ja potem zrobię? A co jest ważniejsze, twój pies czy ja? To znaczy wiesz, różnie. Ach, te dylematy moralne. Zniszczy mi coś? A nie, to ja mam zniszczę, dobra. Mam 20 FPS-ów i cały czas spada. Znaczy no, nie spada. W sumie da się grać na tych FPS-ach tutaj. Ja tutaj tak. Co innego w Battlefieldzie. Dobra. Ja mam w Battlefieldzie na Ultra 60. Ja też będę miał. W czerwcu już. Będziesz. Spokojnie, będę miał... Ramu ci nie wystarczy. Nie, jak nie? 4 giga starczy na Ultra. No, no tak. Poza tym będę miał 8 giga. My tu nie jesteśmy, żeby gadać o grafikach, tylko żeby... A szokujesz naprawdę. Ale ten NPC jest wkurzający, no. Jak chce mu nalot robić, to ucieka tymi jednostkami, jak cioka. Nie zostanie i nie poczeka na ten nalot. Dobra, zaraz będę miał drugi poziom. Wyper, jeżeli nie ogarniesz tła, to cię wyrzucę, bo wkurzasz... No i widzisz. To nie u mnie! No, Wyper! To jest imprezka u Piesała i ja tu nie mam nic do gadania. Imprezka u Piesała. O, no, Maciek, widzisz jaka dobra strzelba? No zobacz tylko. Ale tylko jedną wieżyczkę. Czemu wieżyczek więcej nie stawiasz? Zobacz u mnie ile mam wieżyczek. Ile czołgów, ile w ogóle wszystkiego. I to jest potrzebne do życia. Maćkowi to niepotrzebne do życia. Maciek jest samowystarczalny. No, Wyper się wyciszył nareszcie. Ty! Oni już mają żelazną kurtynę. Trzeba się tym zająć. Właśnie lecę. Mam nadzieję, że my to wygramy w 40 minut. No i wyżej 2 godziny nam to zajmie. Wiesz, będę musiał wtedy ten 2-godzinny odcinek wrzucać. Bo nie mogę tego na części podzielić. Chyba, że zrobię tak 2 z 1, 1 z 2. 1 z 2, 2 z 1, co? 1 z 2 i 2 z 2. Może coś takiego zrobić. Podzielić na jeden odcinek na 2 części. Jak będzie to długo trwało, to tak. Dobra, ja w ogóle tutaj nie zwracam uwagi na to, co się tu dzieje. W ogóle nie robię jednostek wodnych. Zaraz zrobię sobie, to znaczy już mogę zrobić niszczycieli. Tutaj jeszcze nie mogę. Tu też jeszcze nie mogę. Czemu tu? No Kyrie no! Tym kwasem ciągle spami. By grać nie umie. No już mają imploder próżniowy. Maciek, śmigłowce cię nadupiają. Dobrze, że zauważyłem. Maciuś, weź szybko tam wyślij coś. Ja spróbuję tego. Możesz? Wodne nie sięgną. Pomożesz mi trochę czy nie? Czym? Mam 3 pojazdy przeciwnicze, może dadzą radę. Jeszcze prądu ci zabrakło, no jaki pojech. To zniszczy mnie. No to szybko ten. Nie wiem, jak chcesz możesz się na MCV do mnie cofnąć, jak już musisz. Albo w ostatnim... Nie no, MCV jest na razie bezpieczny. Ja tu stawiam wieżyczki. Ej, what the fuck. O. Widzisz, mądry NPC zniszczył ci znowu elektrownię. Ale nie, ja tu wysłałem ci, o. Ten, pojazdy przeciwlotnicze. Będziesz miał czysto. Przez chwilę. A ja rzucam w ludzi to machołkami. Fajnie. No. Już mają dwa implodery, Maciusz. Kiedy zrobisz im tam nalot? No już zrobiłem, tylko nie doleciały, bo... No, no to trzeba więcej samolotów. Ta, właśnie wiem. Dobra, jakby co, to tu masz pojazdy. Do wieżyczki mojej możesz wsadzić żołnierzy, bo ci postawiłem wieżyczkę, jakby co. Weź tu wieżyczek, które ponastawiaj u mnie, nie? No tak, jasne. Sam se stawiaj. No weź, a ja tego się zajmę... desanty na nich. Nie możesz jednocześnie i tego robić? Nie mogę, bo jestem... No dobra. No nie potrafię tego zrobić. Nie potrafię tego zrobić. Dobra. Wiesz, bym miał hajs tylko. Wsadź tych żołnierzy do moich wieżyczek i do moich pojazdów. Wtedy będą jeszcze bardziej przeciwlotnicze. Dobra, ja tu spróbuję w ogóle... ty nawalasz w czerwonego, czy ja? Wiesz co, ja będę w czerwonego, bo on mnie najbardziej nęka. Dobra. To ja fioletowemu zniszczę imploder, a ty czerwonemu. Bo fioletowy ma jeszcze poza tym mniejszy czas ładowania tego implodera. No. Dobra, ja tu szykuję już flotę jakąś z osłoną przeciwlotniczą i przeciwpancerną. I może zdążę lotniskowcem mu to rozwalić, ale nie wiem, nie jestem pewien. Najwyżej chronosferą przeteleportuję tam moje jednostki i szybko mu to rozwalę. Nie mam hajsu. Insufficient funds. Mam dwie tarcze. Nie stać mnie, w ogóle wszystko w tle się robi cały czas. Wszystko jest... Wszędzie kolejki. W stoczni, w fabryce, i w piechocie, i w lotnisku. Wszędzie mam kolejki zapełnione. I też... Kolejki jak u lekarza, tak? Tak. Dobra, Maciek, wsadź żołnierze do tych wieżyczek, bo... Wsadziłem już do... No nie, zobacz. Wsadziłeś? W moich dwóch nie ma, w twojej jednej nie ma, w moich dwóch, w moim... A, do pojazdów tylko wsadziłeś. A do wieżyczek też wsadź. A, bo to... nie zauważyłem. O, wiesz w ogóle co to za pojazdy są? Nie wiem. One są na daleki dystans, coś jak te rakiety V4. Tylko, że one nawalają laserami z dupy. Patrz co ja robię. Drzewa. Widzisz? Las będę sadził. Drzewa. A rusz tymi drzewami. Ruszysz? Co? Rusz tymi drzewami. Zarąbiste. Wiesz, jak te samochody są na ulicy, to one się już w drzewa nie zmienią, tylko w coś na ulicy, nie? Nie jak w dwójce. Samochody. W samochody albo w lampy. Możesz... Kurna, czołgi mi wszystkie zaraz padną. Co za ciota! No, chwila nieuwagi, już bym rozdupił całą armię. Widzisz, Maciek, wsadziłeś ludzi do wieżyczek i zmieniły kolor. Ukradłeś mi wieżyczki. Dlaczego nie mam hajsu praktycznie? Dobra, może wstrzymam lotniskowce i te... Patrz, co tam zrespiłem u nich, u czerwonego. Fajnie. Ale nie... Jeszcze czołgiem wjechał. Maciek! Dlaczego przy żelaznej kurtynie? Przy tej rakiecie stawiaj! A, no to... O Boże! Nie, bo... Czekam, zbieram na kolejny level, nie? Tego. Maciuś. Dobra, lecę tam z tym. Okay. Dobra, a ja teleportuję moje jednostki, może zdążę mu rozwalić ten imploder. Bardzo szybko. Tu nic nie ma chyba. Jak już to helikoptera nie zdążą mnie rozwalić, zanim rozwalę to. Dobra, szybko, szybko odmarznijcie. Dobra, szybko, rozdupiać to. Nadupiać! Nadupiać! Szybko! Szybko rozwalić to. To jest tylko jedyny cel. Misja samobójcza to jest. Dobra, udało mi się, Maciek. Zostało tylko u czerwonego na razie. No właśnie, ja lecę tam. Mamy na jakiś czas spokój. Ja jeszcze zablokuję mu MCV, żeby nie mógł nic zbudować. Dla czerwonego. Już jestem w tym. Ja zablokowałem MCV dla... O ile samolocików do niego. O, widzę. O, dobrze, Maciuś. Powstrzymamy ich ten... Ich super bronię i ja użyję swoje i ich rozkupimy. Ty też zbuduj, Maciuś. Super broń. Wiesz co, na razie w bomby idę. Dobra. Tu już mi się hajs nazbierał przez ten czas. Zrobię jeszcze jeden lotniskowiec i jeden mi ten wodolot. Żeby rozwalić, czego masz rozwalić, żeby rozwalić im tego MC. Tak, tak, tak. Ale wiesz, najpierw jeszcze trzeba się pozbyć stoczni i fabryki. Bo on bardzo szybko może na sobie odbudować. Śmigłowcami leci znowu pałka. Ale się zawrócił. Dobra, te wieżyczki postawię. Jeszcze jedno lotnisko. O sztyluju! Ale te... Ale to jest wkurzające dziadostwo, no. Strasz. Szybko! Szybko! Rób się! Moja chronosfera! Maciek, mogę się... Mogę się zemścić na czerwonym? Robię co chcę, tak. Masz czerwony. Możesz. Przesrane po prostu. Spójrz tylko na jego bazę teraz. Spójrz tylko. No właśnie, patrz. Rozwalę. Ażeś trafił. On nie ma prądu teraz. Zniszczyłem mu elektrownię. O, już ma prąd. Oj, zaraz MCV. O, ucieka. Taka pała. A ja drzewami gdzie się przyniosłem. Tchórz walony. Zaraz nalot mu tu zrobię całkowity. On nie ma prądu na razie, więc jego superbroni się nie użyje. Gdzie się drzewa przyniosło. O Boże, a karmia drzew. O, widzisz, teraz te pojazdy się zmieniły w coś innego na tej ulicy. Co? Co, bo ja nie widzę. W ciężarówki zwykłe. Takie ciężarówki cywilne. Ej, zatrzymaj się nimi, bo helikoptery cię dorwą. Zatrzymaj się nimi! A idź pan, zesrałeś. Nie używaj ich, nie strzelają, bo cię zniszczą ich. Dobra. Zatrzymam odliczanie na chwilę dla tego, dla fioletowego. Pytanie tylko, gdzie ją schował ten MCV. Maciek, wiesz co? Może ten drugi odcinek zrobimy tą samą potyczkę, ale ty zaraz zaczniesz nagrywać, jak ja skończę, okej? Co dzisiaj? Nie chcę ci. Nie chcę mi się. Za dużo ponagrywałem dzisiaj. No dobra, to... 5 odcinków pod rząd, no. No dobra, to jakby co, to po prostu w trakcie skończymy. Jak już. Albo przetnij po prostu nazwę. Nie. Za dużo. Będę musiał telefon przeładowywać, bo kamera jedzie. Zaraz pewnie padnie telefon i już będę musiał kończyć. No to bez kamery reszty. Nie ma tak. Musi być mój ryj. Już się przyzwyczaili moi widzowie. Jeden odcinek bez kamery zrobiłem i pytanie, gdzie kamera, co już od razu. O fuck, rozwalili mi ten pojazd. Ale ciota ty. Kurwa! Wyper spokój. Dobra Maciuś, zaraz zrobię fioletowemu nalot. Ej, patrz co ja mogę robić teraz. Co? Mam 3. poziom tej bomby. A gdzie ona jest, ta bomba? Patrz przy... u czerwonego, przy tej rakiecie. A, widzę. To dobrze. Nie! Zostawić te śmigłowce zasrane, nienawidzę tych śmigłowców pierdzielonych. Już wiem dlaczego zostawili cię w spokoju. Power! Pocisnęli do moich jednostek, power. Power! Ile straciłem tych? Dwa! Dobra Maciek, czas na zemstę. Znowu czerwony, czerwony to jest trudniejszy od tego fioletowego. A, jeszcze nalot zrobię Maciuś mu. Dobra, fioletowy już ma przesrane. O, telefon przesrany. No dobra. Jak telefon przestał nagrywać, to ja się zaraz z wami pożegnam. No to tylko jeszcze dokończymy, może jeszcze zdążę go zbombardować. Najwyżej jeszcze końcóweczkę meczu później wam pokażemy. Dobijemy go. Wyłączę mu w ogóle cały prąd. Dobra, nie ma prądu. Nadupiam, zaraz będę nadupiał bombowcami mu. Może nawet i teraz. Zostawić śmigłowce, zostawcie mnie! Ale wymiana ognia! Zostawcie mnie pały! O fuck, za dużo śmigłowców tu jest. No co za gej. Dobra, nie wyszło. Dobra, to było na tyle. Dziękujemy wam wszystkim przeserdecznie. Kolejny odcinek na kanale Maćka. Też aliantami. Spróbujemy zagrać podobny mecz, ale będziemy walczyć z Japońcami. Nie Maciuś? My to se... No, Maciek już... Nie wiem czemu moja baza się jakoś tak zmniejszyła. Dobra, dziękuję wszystkim przeserdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie widać mnie w kamerze, ja do kamery macham. Dobra, do zobaczenia i see ya. Maciek, no na razie, cześć.